Kolejna edycja Sanatorium Czytelniczego 2023. W tym roku mamy wiele aktywności związanych z sanatorium, nie tylko literackich oczywiście. Przede wszystkim za nami widać piękny kącik sanatoryjny, gdzie można sobie odpocząć, przy relaksującej muzyce przeczytać wybraną lekturę. W tym roku reklamujemy Wielkie Litery, cykl, serię Wielkie Litery dla osób słabowidzących, niedowidzących. Za nami już dwie recepty online, które zostały zaaplikowane naszym pacjentom, czytelnikom, a przed nami jeszcze kolejna, trzecia recepta. To wszystko dzieje się w kąciku czytelniczym. Natomiast mamy jeszcze aktywności w naszym sanatorium. W ubiegłym tygodniu mieliśmy pielęgnację dłoni. Panie mogły poddać się zabiegom pielęgnacji dłoni i makijażu codziennego. W tym momencie trwa właśnie joga na piętrze naszej biblioteki, a za nami właśnie w naszym sanatorium mamy pomiar masy ciała. Więc panie mogą zmierzyć, ile w organizmie mają wody, ile innych substancji. Z kolei za tydzień, czyli w ostatnią środę, będziemy mieć ćwiczenia na zdrowy kręgosłup i zapraszamy serdecznie do naszej biblioteki. Łączycie tutaj relaks umysłowy przy książce właśnie z takim relaksem połączonym z fizycznością, bo choćby joga i z jednej strony relaksacja, medytacja, ale z drugiej jednak ćwiczenia. Warto dbać o siebie. Tak, no traktujemy oczywiście zawsze na pierwszym miejscu, stawiamy literaturę, dlatego zachęcamy w naszym sanatorium do czytania, do relaksu z książką, ale oczywiście bardzo ważne w tym relaksie są również ćwiczenia, no jak w każdym sanatorium. Jedziemy do sanatorium, musimy ćwiczyć, żeby lepszą mieć kondycję. Więc również te aktywności dlatego tutaj kierujemy do naszych czytelników. Czy to jest tak, że każdy może przyjść, dołączyć do różnego rodzaju właśnie akcji? Tak, oczywiście. No, wstęp wolny w naszej bibliotece jest na wszelkie aktywności, wszelkie formy zajęć. Tak samo w naszym sanatorium czytelniczym. Wybieracie te aktywności właśnie pod kątem kręgosłupa, tego, który często przy czytaniu cierpi? Myślę, że właśnie tak. To jest nasza bolączka, myślę, że naszych czasów, naszej współczesności, że wszystkich nas bolą kręgosłupy w którymś momencie. Dlatego, czy to jest młody czytelnik, czy to jest dziecko, czy to jest starszy senior, wszystkich zapraszamy do biblioteki oczywiście i do sanatorium czytelniczego bez wyjątku.